Sprzedaż budynków i nieruchomości jest jednym z punktów w planie naprawczym Dyrekcji Kłodzkiego Szpitala i tak poradnie specjalistyczne z budynku przy ulicy Zawiszy Czarnego przeznaczonego do sprzedaży zostały już przeniesione. Część do szpitala i tak już dzisiaj przenieśliśmy poradnię chirurgiczną w struktury tutaj do wolnych pomieszczeń w szpitalu. Przenosimy również poradnię neurologiczną, która również będzie na terenie szpitala, a pozostałe wszystkie poradnie przenosimy na ulicę Wojska Polskiego. W miejsce poradni chirurgicznej, która została już przeniesiona tutaj pójdzie poradnia K, czyli ginekologiczna położnicza Tam również będzie poradnia dermatologiczna. Pozostałe poradnie typu laryngologiczna, okulistyczna, poradnia zdrowia psychicznego, poradnia reumatologiczna będzie przeniesiona w, do gabinetów na Wojska Polskiego z rozdziałem czasowym. Do tej pory na Wojska Polskiego gabinety były wykorzystywane na pewne poradnie 1-2 dni w tygodniu. Teraz będą z rozdziałem czasowym, pracowały przez 5. Dni w tygodniu. Czy logistycznie szpital był gotowy na przeniesienie poradni z ulicy Zawiszy Czarnego? Tak, praktycznie przygotowujemy się od września 2019 roku wykonując poszczególne prace w lokalu, w którym ma być przeniesiona poradnia. I tak już zrobiliśmy całkowicie dwie poradnie. W tej chwili przygotowujemy na wojska polskiego poradnię ginekologiczno-położniczej, tam jest remont kapitalny, również jest remont kapitalny w poradni w pomieszczeniach pod poradnie. Dermatologiczną oraz robimy remont na potrzeby poradni. Zdrowia psychicznego. Przeniesienie poradni nie spowoduje żadnych zmian, jeśli chodzi o oczekiwanie na wizytę. Te poradnie mamy zabezpieczone, mamy podpisany kontrakt. Kolejka oczekujących jest w każdej poradni inna. E, najdłuższe kolejki oczekujących mamy w poradni kardiologicznej, która mieściła się zawsze w szpitalu, tutaj na przyszpitalnej jeden. E, również mamy kolejkę oczekujących dużą w poradni neurologicznej. E, ona została przeniesiona tutaj i tak naprawdę przeniesienie bądź utrzymanie jej w starym miejscu nie spowoduje ani zmniejszenia kolejki, ani ograniczenia dostępności. Uważam, że dostępność i nawet jakość świadczonych usług będzie lepsza, chociażby z tego powodu, że tutaj pacjent jak przyjedzie samochodem ma gdzie zaparkować, natomiast tam na Wojska Polskiego bardzo, czy na Zawiszy Czarnego bardzo często jest problem, że ci pacjenci często z ograniczoną sprawnością ruchową nie mają gdzie zaparkować.